Cześć, tutaj tam Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ślęwiański festiwal biegowy, nawet w czapkę mam festiwalową. Za chwilę start maratonu, 42 km i takie nieoszukane 42, nie 44, nie 46, tylko 42. 1300 up. No czuję się dobrze, mimo że 3 tygodnie był ten DNF na chojniku. Zrobiłem rozgrzewkę, są może taki troszkę zasapany. Dosyć fajnie, ciepło, ale nie za ciepło, więc sucho, także też zdecydowałem się na lumpiki jednak. No i cóż, lecimy. No to wam tylko pokażę, że na miejscu startu jest browar Wieżyca. Można zobaczyć. Tanki fermentacyjne. Także cóż, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Przede wszystkim, co się okazało? Okazało się, że tutaj na live mówię, no tak bym chciał w 7 godzin zdążyć, no ale jak będzie 8, to nic się nie stanie. Otóż stanie się, bo limit czasu jest 7. Ale teoretycznie powinienem na luzie, bo jak tu biegłem w styczniu 24, to zrobiłem 3.20, czyli gdybym nawet dwa razy tyle, to jest 6.44, a dwa razy tyle to jest 48, więc to na luzie powinienem się zmieścić w limicie czasu, a jak będzie, zobaczymy. Wish me luck. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszli! Ślęwiański festiwal biegowy, dystans maratonu, moi drodzy, dystans 42 km. Ślęża po raz pierwszy. Pierwszy punkt odżywczy. Po to dźwigam to wszystko na sobie, żeby coś tam... Cześć! Żeby coś tam urwać na tych punktach, więc nawet się nie zatrzymuję. I do góry. Tam zbieg jest chyba za wieżą, nie? Taki kamienisty będzie. Nie wiem, tej drogi właśnie nie przerabiałem jeszcze. To jest chyba odcinek, że to po takich kamieniach się będzie. To chodzi, chyba, że w drugą stronę żeśmy biegli w zimie. Na półmaratonie. O co chodzi, takie coś. Mamy 400 metrów, żeby, no. Nie wyświetla przemyślenia. 416, no. Dobra, rozgrzewka. Dobra. Dobra, składamy te kije, bo chyba nie będą potrzebne teraz w dół. Nawet nigdy nie widziałem, tyle razy byłem na Ślęży, a kurwa wejdę se. Nigdy tu nie byłem. A na Ślęży byłem kurwa ile razy. Nie no, jest pięknie. Tędy chyba w zimie biegliśmy, było tu kurwa ciężko. W drugą stronę. Oj, ciężko tu było. Ale jest dobrze oznakowana trasa. Trak też mówi o tym, że trzeba skręcić. Jak na razie trochę jestem w niedoczasie, bo po Ślęży było 5 km 53 minuty, a muszę być średnio poniżej
10 minut na kilometr, żeby zdążyć w limicie czasu 7 godzin. No bo jak łatwo policzyć, 7 godzin razy 60 minut, 420 minut, a 442 kilometry są. No ale myślę, że teraz będzie taki odcinek biegowy. No to spoko. Nie wiem, czy nie przewiązać, przesznurować butów ciaśniej na tych zbiegach. Chyba tak zrobię. Bo to potem zawsze sobie kurwa pluję w brodę, że tego nie zrobiłem. Także przeszurowanie butów na ciaśniej. Szczególnie tu z przodu. Zwłaszcza, że to są 44,5, gdzie normalnie mam Lone Peaki 44, ale też Altra zmniejszyła je trochę. Dobra, i drogi. Pod górę mieć lepiej luźne, bo tak noga pracuje, że lepiej mieć luźniejsze, a z góry lepiej mieć ciaśniej. O, nawet hilloka tu nie ma. Coś to kurwa, zapomniałem się. Dobra, może nawet za mocno. Mam nadzieję, że mi noga nie zdrętwieje, bo potrafi. Dobra, lecimy. Żebyście nie myśleli, że tylko tak chodzę, to wam nagram fragment, jak biegnę. Zwłaszcza, że po tym związaniu butów. Nie no, warto było, warto było. Dużo pewniej się czuję, że mi się stopa nie przesuwa gdzieś tam w bucie, a zwłaszcza do przodu. Nie boję się o paznokcie. No bardzo kamienista jest, jeszcze te duże kamienie to są spoko, ale jest taki spory odcinek kurwa takim tłuczniem, strasznie to jest nieprzyjemne dla stóp, także cieszę się, że wybrałem Lone Peaky, bo generalnie jest sucho, skała jest sucha, błoto jest, ale tylko w takich miejscach po płaskim, natomiast one mają dobrą amortyzację. Generalnie na biegu nie powinno się testować nowych rzeczy, ale testuję jedzonka od Gerbera. Trochę mało kalorii, ale za to wydają się no takie zdrowe po prostu, nie? W porównaniu tych batonów wszystkich. 50 kalorii, kilokalorii na 100 gramów, a tu jest 90, czyli niewiele, no ale to też jest takie, mam nadzieję, smaczne. Zobaczymy. Trochę za duża ta nakrętka jest, przeszkadza. Oczywiście oszukują, bo piszą jabłko, jagoda, banan, a generalnie tylko jabłko. Tej jagody to ja tu nie czuję. Ale smaczne. No smaczniejsze niż jakieś kurwa żele dla sportowców. Chociaż batony są chyba lepsze. No i tutaj można pobiegać, nie? Taka droga jest super. Takim czymś się super biegnie. No i to jest ten jebany tłuczeń. Generalnie strasznie źle się po tym biegnie. Raz, że to jest strasznie kanciaste. Ich stopy bolą. Dwa, że to jest kurwa luźne, więc to niepewnie. Wystają te kamienie, można się potknąć. Syf, syf, syf. Takiego czegoś to kurwa nie lubię. No i jestem już przy mecie. Po raz drugi. Jeszcze niedawno ją przekroczyłem. Przekroczyłem metę przed chwilą. Ale akurat mi się bateria wyładowała. No i cóż. Szkoda, że się wyładowała, bo się nie wyrobiłem przed startem półmaratonu. Wem pokazał, jak przebiegali. No ale niestety zapomniałem, że muszę ją co jakiś czas doładowywać. W case. No ale nic. Jak na razie jest nieźle. Mam średnie tempo poniżej 10 minut na kilometr.
więc powinienem się zmieścić w limicie czasu. Przed chwilą patrzyłem, bym pokazywał zegarek na 15.22 do biegnięcia, a limit jest 16. Już, no, mam nadzieję, że dam radę. Oto lecimy. Punkt odżywczy. Biorę izo, lecę dalej. Izo, izo. Mam jeszcze herbatkę. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki. Nic jak mnie wkurwia, jak te znaki. Powieszą i kurwa oczywiście nie ściągną potem przez kurwa ten i ty masz wiedzieć, czy można wejść, czy nie można. No nic, lecimy. Zbliża się 21 km. I czas będzie poniżej 3 godzin. A to dobrze, gdyby się udało zrobić drugą połówkę też w tym czasie, to by był zajebisty czas, poniżej 6 godzin, ale będzie ciężko raczej. Teraz na Ślęże znowu będziemy wchodzić. Po drodze tam jeszcze jakiś szczyt, szczytną chyba będziemy okrążać. No ale jak na razie nieźle. Dało się rzeczywiście tutaj ten pob... O, jest. 2,54. 21 km. Dało się tam pobiec teraz ten fragment. No, pewnie teraz będzie trudniej. No ale so far, so good. Włączam doping i lecimy. Magicznie, magicznie. Pięknie tu jest. To jest taki cięższy fragment, ciężkie podejście. Gdzieś 27 km, bo tak mówili, że na 27 się bieganie kończy. Ale jest naprawdę magicznie. Pięknie, pięknie. Masyw Ślęży. Pół godziny drogi od Wrocławia. Polecam ten styl życia. Pogoda piękna. Nie jest gorąco, ale piękne słońce. Idealna na górskie wyrypy, jak to się mówi. No myślę, że w limicie czasu, jeżeli nic się nie wydarzy, to się zmieszczę. Teraz jest ambicja, żeby spróbować urwać tyle, żeby się zmieścić w 6 godzinach. Nie jest to taki cel, że będę zły, jak nie będzie, ale jest to coś, do czego można dążyć. Pięknie, idziemy. A wejdę sobie tu, zobaczę. To już tam bez znaczenia. A widoczek kozak. A tu kurwa taki Ranmagedon. Kurwa, nie wiem. Zajebista trasa. Jeśli się nie mylę, to to jest Ślęża. Czyli tak, obchodzimy tą górę, żeby potem kurwa dopiero wbiec tam. 30 km, jeszcze 12. No nie, 6 godzin nie jest realne. Ale 7 powinien się zmieścić. Dobra, spróbuję pobiec kawałek, chociaż już jest ciężko. No i warto było przyjść tutaj dla widoczku i dla pomiaru czasu. Jak ktoś sobie postanowił skrócić, to się może kurwa zdziwić. Ale pięknie. Na Ślęży piknik. Gdzie ten mój punkt odżywczy już kurwa? Tam, dobra. Katolickie zgromadzenie.
Pepsi. Masz kubek? Nie, Dofo Soft Flaska. Już masz niecałe 5 km, cały czas w dół. Tylko którędy teraz? Na dół, na prawo, tak, czy to moje prawo, tak. Aha, dobra. Zamienili się? Dzięki. Dobrze, że jest sucho. Przynajmniej w dół fajny finisz. I po miękkim. Idzie teraz, kurwa. Dzięki. Mamy to. Mamy to. Dobrze się biegło. Dobrze się biegło. Trochę obolałem, mam jedną stopę. Trochę obolałem, mam kolana, ale generalnie dobrze się biegło. Udało się zmieścić w limicie czasu. Znaczy nie udało się, tylko po prostu na lajcie, nie? Bo limit czasu był 7, a ja przyjadłem 6:27. No i cóż, no na szczęście łydka nie była problemem żadnym. I co? I polecam ten styl życia, no.